Hej, czyli witajcie, z tej strony Krystian, dzisiaj ze mną Kasper. Hej, hej. I zapraszamy na, jakby to powiedzieć, challenge swego rodzaju, można to chyba tak nazwać, nie? Challenge, ja bym powiedział piekło na ziemi. Piekło na ziemi. Cóż, mamy dzisiaj ze sobą najostrzejsze chipsy na świecie, ale, zanim zaczniecie dalej jakoś komentować, to, tak określa to twórca, tak jakby tych chipsów, że to są najostrzejsze chipsy na świecie, ponieważ możecie stwierdzić, że hej, ale na przykład w Ameryce, nie wiem czy kojarzysz, sprzedają takie chipsy w folii, takie pojedyncze, że one są najostrzejsze. Pojedynczy chips. Taki pojedynczy chips w jednej folii, one są w kartoniku jako najostrzejsze. Ale tutaj mówimy o masowej produkcji, bo tamte były w limitowanej tak jakby wersji tylko takie robione i na przykład było, nie wiem, 5000 stworzonych na cały świat. Czyli masz na myśli, że to są takie Lacy Strong w najgorszym możliwym wariancie? Tak, to są takie powiedzmy najbardziej, najprostsze, takie przemysłowe, na większą skalę chipsy robione po prostu, tylko że ostre, tak? W każdym razie, dzisiaj będziemy sobie je sypać, więc dokonam tej przyjemności, że tak powiem. To są chipsy habanero, ty sprawdzałeś i bodajże to było, że... Na wykresie tego tam słynnego ziomeczka mają od 100 do 300 tysięcy punktów. Od 100 do 300 tysięcy punktów. W zależności pewnie od jeszcze tego, jak jest suszone na przykład, no czy coś w tym stylu. Tak, jakieś lokalizacji. A, ale ostre! Aż mnie w oku ukło. Jezus. O, czuć! Ej! Także jak ktoś by chciał, ale Blair's, Defran, Habanero Pepper, Cajun Cooked Potato Chips. Ostre, więc jakby... Po zapachu już czuć. No, po zapachu ostro je czuć. Śmieszne to jest, niespodziewane. To jest habanero. Habanero to chyba rodzaj papryczek. Mhm. I to jest jeszcze z pieprzem, z tego co rozumiem, tak? Bo to jest habanero pepper, więc... No, ja tak to rozumiem przynajmniej. I habanero jest tego co wiem ostrzejsze od chili, co nie? Chyba tak, bo to jest, chili jest taka ogólnie dostępna, a to raczej nie. Okay. Plus spójrz tak jakby na ilość przypraw na tym. To nie są takie najtańsze chipsy z Biedronki jakieś, nie? Najmniej to w tym akurat jest właśnie ziemniaka, tego chipsa prawdziwego. Ale, zanim zaczniemy, mamy jeszcze jakby co, tak, jamleczko, mleko. Żeby nie było właśnie, bo możecie stwierdzić, co to za mleko, co tu pływa w nim, nie? To jest stracciatella, to jest słodkie mleko z kawałkami czekolady, bo wiecie, zwykłe mleko takie passe, jak już się ratować mlekiem, to na całego. Nie, bo tak podeszłeś nie na zasadzie jak ja, że ostre to mlekiem popiję, może podziałać, tylko tak mleko i jeszcze jednocześnie zaczynasz sobie tak jakby tą czekoladę, jakby ssać, lizać i takie... Niech się zabije smak. Tak, takie wiecie, żeby ratowało, nie? Żeby ratowało. Dobra, ja ogólnie za ostrym nie przepadam. Nie, ja proszę ciebie, ostrego nie cierpię, jak mam nawet do wyboru ostry ketchup, czy tam ketchup, nad nim jak to się wymawia, nie lubię. Po prostu. Czyli zawsze łagodny. Zawsze łagodny. Ewentualnie średni, a jak bierzesz kebaba? Bo tam wiemy, że zawsze jest na przykład łagodny, średni i ostry. Wiesz co, raz sobie zaryzykowałem i wziąłem kebaba ostrego. Najostrzejszego jaki był. Jeszcze jakieś tam papryczki dorzuciłem, cokolwiek. No, mam wrażenie, stary, że porażka. To mina mówi wszystko, nie? Proszę sobie, tak, dostałem tego kebaba, nie? No i myślę sobie, spoko, to raczej nie będzie takie wiesz, takie... No, raczej, jak jesz kebaba, to spodziewasz się, że no będzie dużo mięsa, surówki, tak, bułka, więc nie będziesz tego aż tak czuć. Tam był płynny ogień po prostu! To, Jezus, jakby żyletki jeś! No dobra, Kacper, żebyśmy wzięli sobie takie w miarę podobne, ja wezmę tego. Za duży, czekaj, coś mniej samobójczego, dobra. Wziąłeś mniejszego, no ale dobra, daruję ci. Aha, czyli tutaj po rozmiarach musimy dopasować. No, muszę całą misję... chyba jest różnica, jak weźmiesz takiego, a takiego. Trochę więcej tej przyprawy, nie? I co, po prostu gryziemy, rozpuszczamy na języku? Nie no, gryziemy, no tak jak chipsy byś jadł. No to co, to jeszcze, zrób to i... O, nie! O! 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 Drugi jest jeszcze gorszy. O, nie oddychaj! Nie oddychaj! Kacper, nie oddychaj! Ale... Oj... A! Kto pierwszy bierze mleko? To mi wypala język, stary. Jak oddycha... Czym jak oddychasz jest jeszcze gorzej? O, przełknąłem. Jeszcze ślinę. Mi na zębach utknęło. Ja zaczynam płakać. O, stary.
Tak ktoś chce się rozgrzać. Ja mam taką ochotę na to mleko teraz, nie? Ja też. Dobra, kulturalnie, razem. Żeby się nie męczyć. Dobra. Nie, fuck it. Kolejny. Dawaj, kolejny. Kto weźmie mleko, przegrywa. Bierzemy teraz dużego. Chyba się coś porąbało. Dawaj. Ja tutaj czekam, ja to uznaję. Ja już płaczę. Ja to uznaję za swoją kapitulację w tym momencie. No. Ale czuję wstręt. Myślisz, że gdyby to wziąć na taki mecz reprezentacji Polski, to one by idealnie zagryzły smutki, takie chipsy? Ja myślę, że dobrze byś mógł zemdleć po tym, jakby reprezentacja nie wygrała. To jest dobre na zimę. To na pewno działałoby lepiej niż wódka. 100%. Albo wiesz, jak robisz takie przyjęcia, jakieś tam urodzinowe, cokolwiek, i masz taką strefę dziecięcą, nie? Możesz te chipsy wysypać i to nauczy dzieci, żeby już nigdy w życiu te chipsy nie wysypały. Wiesz, na co to jest jeszcze dobre? No. Bierzesz na pustynię. Chcesz się napić i nie masz nic do picia. Bierzesz jest... jednego i ślina ci się sama generuje. I to jest taki zestaw małego samobójcy wtedy dla ciebie, tak? Płaczesz, tu masz jeden napój, drugi. Jezus, masz trzeci. Ja się cały pocę od tego, to jest najgorsze. Ale ja to samo i ja zaczynam płacić. O Boże. Dobra, nie dotykałem ten... Ja bym jeszcze do oka. Dotknął. O stary, mlekiem by się musiał przemywać. Nie, dobra. Ja dziękuję. Ty dziękujesz. Ale jesz. Ja to zjem. O, o, Kacper. Aż tak? O, ja się nie rozstaję już z tym kubeczkiem. Nie próbujesz kolejnego? Nie, zjedz śmiało. I teraz sobie jeszcze weź porządny wdech. I po wdechu już jest takie... O nie, to był błąd. Się aktywował skubany. Uodporniłeś się może po tym pierwszym. Nie, ja czuję, że mi oczy łzawią już całe. Nie no, jeszcze nie płaczesz. No, już zaczynasz powoli. Czy to był dobry pomysł? Dobra. Ja uważam, że to nie... O, odpadł. Dobra, ja żeby nie być gorszym też wezmę jeszcze jednego, nie? A. Lecimy. A, bo nic nie dało! Jeszcze nigdy sobie ust nie pukałem maślanką. To jest masowa produkcja, ale to jest tak ostre. Najgorzej jest, jak zaczynasz oddychać, to tak głęboko. Mhm. Jak zaczynasz coś mówić, spoko, bo wydychujesz powietrze. Ale kiedy chcesz wciągnąć... To jest już porażka. To jest degustacja taka, wiesz, już... Co ja robię ze swoim życiem? Mała szlanga tylko pogorszyła sytuację! To ta straciatella! Nie, pierwszy był najgorszy, zdecydowanie. Maślanka. Nie? Ona poprawia na chwilę, jak masz ją na języku. Ale potem zaczynasz generować ślinę. I to jest piekło. Masz. Myślisz, że mleko będzie lepsze? Ja uważam, że mleko jest dobre. Tylko nie staraj się tak przepłukać i tyk, tylko chwilę sobie potrzymaj w ustach. To i tak, porównywalnie lepsze. To i tak wróci, bo jest ostre, ale już nie tak mocno. Ja chciałem oszukać system tymi kawałkami czekolady. Ale się nie udało. Mi też powoli wraca. I czuję ostro. Także nie próbujcie tego w domu, nie polecamy. Mi też się wraca. Ale mi teraz do nosa napłynęło. Nie próbujcie tego w domu. Za ostre. W domu, poza domem, na lotnisku was zgarną. Jeśli chcecie znajomemu dać, bo uważa, że lubi ostre, dajcie mu. Ale bez mleka, skoro jest takim twardzielem.
My pasujemy, nie, idziemy do kuchni, musimy mleko się napić. Dziękuję serdecznie, że macie się było. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, zostawcie łapkę, zostawcie subskrypcję, pa pa! O Jezus.